deck. We're sailing the pirate swamp. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemanko, z tej strony Lamianek i witam was w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na CSGO skinsie, no i na sam start przypomnę, że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajecie 2-10 oraz 10% do doładowania. W drugiej lince w opisie znajduje się konkursik na koskę, który rozwiążemy już za 10 dni na streamie 21 lipca. Dodatkowo przypomnę, albo jeszcze powiem nowym osobom, że w trzeciej lince w opisie macie stronę do wymieniania skinów, jest tam najniższa możliwa prowizja na rynku, także zachęcam was oczywiście również z kodem Lamianek. A dzisiaj przejdziemy sobie do skrzyneczek Gem Cases. Mamy 5 skrzyneczek, więc każdą skrzyneczkę będziemy chcieli sobie przetestować. Ruby, Sapphire, Emerald, Black Pearl i Doppler. Dzisiaj zaczniemy sobie od lewej strony, zaczniemy sobie od Ruby po prostu. Otworzymy sobie parę tych skrzyneczek, mamy 4600, to może 4-5 tych skrzyneczek, bo więcej nie widzę sensu. No i pójdziemy sobie na case battle, okej, widzowie, no na dzień dobry, trafiliśmy sobie Ruby za 10 tysięcy, okej, nie mam pytań, ja totalnie nie mam pytań, jak to się stało. 10 tysięcy złoty Ursus Doppler Ruby. No ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że pierwsza skrzynka jest coś takiego. Nie wiem totalnie, co mam powiedzieć w tym momencie. No jestem zszokowany. No już nieważne, że lecą te trzy skauty, teraz czwarty pewnie poleci. A może AWP-ka Wildfire? Nie. Ale no, w dzisiejszym odcinku na pewno jesteśmy na plusie, także no i jestem mega zadowolony i zaraz idziemy sobie na case battle i przejdziemy sobie jutro do testu kolejnej skrzyneczki. Skończyło się na jednym Ruby, także sprzedajemy sobie wszystko, Ursus Knife Ruby, więc no próbujemy sobie na case battlach coś, no. Co my tu mamy? Limited Promotion, Revised 5 razy Better, Guaranteed When Emily Bot, ok. Czyli tutaj, jeśli przegramy sobie z botem Emily, no to możemy sobie do 5 razy dostać ten. Dobra, weźmiemy sobie z 4T Underdog, cyk, 3 razy. I z botem Emily zawalczymy. Zobaczymy, co tam możemy sobie ciekawego dostać. Jakaś specjalna promocja, gdzie jest bot Emily. Jakiś nowy bocik tutaj widzę. A tutaj weźmiemy sobie randomowego. Także lecimy sobie 4 skrzyneczki Ruby. No i nie chciałbym teraz nic trafić. O, dobra, AWP-ka Wildfire, także fajnie. Tutaj słaby stanik. No prawda, nam się to nie zwróci raczej. Ta bitwa. Ale coś tam możemy ciekawego dostać. A chyba, że ktoś trafi koskę. Ej, widzowie, to się może zwrócić. Patrzcie. Nie, co ja dropnąłem? AWP Wildfire Factor New. I teraz możemy 122 zł cashbacku dostać, bo razy 5 to co bot Emily sobie zgarnął. Kurde, było tak blisko już. Dobra, nie walczymy z botem Emily. Nie walczymy. Ale zawalczymy sobie jakoś inaczej. Jedną bitewkę jeszcze sobie zrobimy w tym odcineczku. Tylko kurde, co byśmy chcieli sobie zrobić? Te same case'y sobie przetestujemy, nowe skrzyneczki. Wrzucimy ich sobie 10 i do tego dorzucimy może M4, USP, All Star. Tak, 15 skrzyneczek. Zagramy sobie klasika na 4 graczy. Dodamy sobie również bota Emily. No i to będzie zakończenie naszego odcineczka dzisiaj. Także próbujemy sobie, co tam ciekawego nam wyleci. Nowe skrzyneczki, które prawdopodobnie przetestujemy sobie w jednym z kolejnych odcineczków, ale chciałbym właśnie przetestować wszystkie te gem case'y, ponieważ no one niedługo znikają nam ze strony, także moim marzeniem było je przetestować, no i na początku już właśnie leci grubo z nich, także mam nadzieję, że
kolejne case'y podtrzymają tą passę i będzie tutaj bardzo ciekawie w kolejnych odcineczkach. Na razie lecimy sobie z summer case'ami, ale te summer case'iki coś tak średnio na razie, one są, przypominam, zboostowane, także one powinny nam coś sypać generalnie, ale na razie tak się nie dzieje, bo tracimy 120 polskich pieniążków. No i będzie strasznie ciężko na tych kolejnych skrzyneczkach to odrobić. Płomień Chantigo, okej, to może jednak być jakiś malutki game changer. 370 atomowy stop tutaj poleciał za 144 zł, no dobra. Underdog tutaj by spisywał się idealnie, ale poczekajmy, jeszcze mamy 5 skrzyneczek. Płomień Chantigo, okej, czysto 80 zł różnicy, to jest kwestia dwóch fajnych naklejek, albo teraz jakieś emeczki. 400, okej, 40 zł i zaraz mamy dwie naklejeczki, dwie skrzynki z naklejkami, także możemy coś tutaj powalczyć. Usp nierdzewny, naklejka, kurde, słabiutka naklejeczka i tracimy 18 zł. Teraz jakiś kałaszek jakby poleciał, on sobie dropi redline'a i tracimy ile? Stówkę, no kurde, naklejka za stówkę może polecieć, ale niestety tak się nie stanie. Także teraz niestety nie udaje nam się wygrać. W tym odcinku będzie to wszystko. Zajrzyjcie sobie we wszystkie trzy linki w opisie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemanko!